we employ these beliefs as articles of faith to justify our inaction, then wish away the result. I call them belief triggers. Dzień dobry. Dlaczego się nie chce zrobić fokus na twojej twarzy? Nawet o tym nie wiedziałem. No to tak dzisiaj wygląda moja okolica. W dzisiejszych czasach to nie za dużo mówię to w dzisiejszych czasach. No, jakbym był jakimś po prostu znawcą dzisiejszych czasów, wcale nie jestem. Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o rutynie. Oczywiście raczej mam na myśli innego typu rutynę niż picie codziennie piwa. Dość często ludzie uważają, że rutyna to jest coś złego. Mówią, no zmieniłem pracę, bo w mojej poprzedniej pracy to już była rutyna. Albo nie układa mi się w małżeństwie, bo wkradła się rutyna. Ja uważam, że rutyna jest bardzo potrzebna człowiekowi. W sensie takim, że jeżeli ktoś w wieku, powiedzmy, 30 lat dochodzi do wniosku, albo 40 nawet, dochodzi do wniosku, że chce coś zmienić w swoim życiu, to bez rutyny będzie mu bardzo trudno to zrobić. Co mam na myśli? No chodzi mi o takie zmiany, że na przykład ktoś całe życie jest tak zwanym kanapowym kartoflem, tak? Czyli couch potato. Wcina chipsy, pije piwo, nie rusza się. Nagle dochodzi do wniosku w okolicach tam 30 czy 40. No dobra, czas się wziąć za siebie. I zacznie uprawiać jakiś sport. Jest łatwo, bo to jest decyzja i w ogóle to idzie łatwo, ale tak po miesiącu mniej więcej jest dosyć duży odsetek ludzi, którzy przestają to robić. Ja uważam, że jak gdyby obudowanie czegoś takiego, takiej zmiany w swoim życiu rutyną, czyli rzeczą powtarzalną codziennie, bardzo, bardzo znacząco zwiększa szanse na sukces, czyli na to, żeby to zachowanie stało się w naszym życiu permanentne, czyli żeby zaszła zmiana. Jeżeli powtarza się regularnie rzeczy, które sprawiają, że stajemy się lepsi, jeżeli powtarza się regularnie czynności, które w jakiś sposób uczą nas czegoś nowego, które nas wyposażają w nowe możliwości, to po pierwsze rutyna jest wtedy bardzo pozytywna, po drugie to przez to, że robimy to codziennie, szybko zdobywamy te nowe umiejętności i po prostu stajemy się szybko lepszym człowiekiem. I tą rutyną powinno być po pierwsze samo uprawianie sportu w tym przykładzie, który ja podałem. Czyli to powinna być po prostu część dnia danej osoby, bo na to powinien być zaalokowany, zablokowany czas. Ale też rutyną powinien być jak gdyby poprzedzony ten moment wyjścia na siłownię, czy wyjścia pobiegać, czy wyjścia na rower. W sensie takim, żeby to była jakaś, żeby to był jakiś łańcuch powtarzalnych rzeczy. Myślę, że to jest ważne, im dalej się w życiu jest, żeby pewne
momenty dnia mieć powtarzalne. Szczególnie ważny jest powtarzalny poranek, powtarzalny wieczór. Wieczór to znaczy taka godzina przed spaniem, powiedzmy. A poranek dlatego, bo jeżeli będziemy mieli dobry poranek, który dla nas jest wygodny i przewidywalny, to reszta dnia też będzie spokojniejsza. Tak przynajmniej by wynikało z moich doświadczeń. Mogę wam powiedzieć na swoim przykładzie. Ja od tam jakichś 3 lat mniej więcej biegam. I u mnie było dokładnie właśnie tak, jak opisuję, tak? Że na początku, wow, biorę się za siebie, okej. I po miesiącu takie, no kurde, dobra, no już udowodniłem sobie, że potrafię. Może nie muszę dzisiaj rano wychodzić. I dopiero jak to sobie obudowałem rutyną, czyli po pierwsze wrzuciłem sobie do kalendarza. Codziennie rano blok, godzina, bieganie. I robię to codziennie, znaczy robię, nie robię, ale moim celem jest, żeby to robić codziennie. Do tej pory, po 3 latach, jeszcze nie udało mi się osiągnąć tego, co bym chciał, czyli tego, żeby codziennie rano wyszedł na godzinę pobiegu. Nie zawsze się udaje. Jak to śpiewał Gramatik, a raczej rapował, nie ma dróg na skróty. Nie ma dróg na skróty w sensie takim, że jeżeli chcesz się nauczyć grać na jakimś instrumencie, to musisz po prostu na nim grać, powtarzać tę czynność. Ćwiczyć. I to oczywiście jest trudne, bo żeby to robić konsekwentnie, żeby to robić codziennie, żeby to robić regularnie, to jest bardzo trudne. Zróbcie sobie test. Zdecydujcie, że od dzisiaj codziennie o godzinie 19.30 będziecie robili, nie wiem, 10 przysiadów. To nie musi być nic trudnego, to musi być coś, co potraficie zrobić, ale po prostu ustalcie sobie, że to będzie codziennie i zacznijcie sobie notować, jak nagle w okolicy tej 19.30 okazuje się, że jest milion innych rzeczy do zrobienia, że rozwalają się jakieś rzeczy w waszym domu, którymi się trzeba natychmiast zająć, że dzieci akurat wtedy chcą z wami spędzać czas i tak dalej, i tak dalej. No po prostu nagle okazuje się, że cały świat się sprzysięga przeciwko nam, żeby to wykonać. A wszystko dlatego, że sobie postanowiliście, dobra, regularnie, codziennie, o danej porze robię coś. No tak to już jest. Więc ja mam ogromny szacunek do ludzi, którzy są w stanie w swoim życiu wytworzyć sobie jakąś rutynę i codziennie robić pewne rzeczy. No to jak to jest z tą rutyną? Rutyna to coś złego? Czy może powtarzanie pewnych czynności codziennie sprawia, że stajemy się lepszymi ludźmi? Wszystko zależy od tego, co robimy, prawda? Czas stop. No. Dzień dobry. Dzień dobry. Wyblendowane to mi się źle kojarzy, nie? To jest nie z blenderem mi się kojarzy. I teraz mnie nie widać w ogóle.